Baronski kanał Nigems.pl, witajcie w kolejnym odcinku Kącika Kolekcjonera, gdzie będę Wam znowu pokazywał, co ostatnio nowego dodawałem do swojej kolekcji. Tym razem wracamy do odkupowania gier na Xbox One, które w jakimś sensie korzystają ze wstecznej kompatybilności na Xboxie Serii X. Tutaj będę Wam pokazywał kolejne pozycje tego typu, oprócz tego kilka gier na PS1. No i znajdzie się też miejsce dla Spec Ops, no i właśnie od tego tytułu zacznijmy, bo niedawno dostarczałem Wam recenzję w cyklu Strefa Retro z tego tytułu, tutaj specjalnie powtarzać się nie będę, no moim zdaniem jest to jedna z wybitnych gier właśnie gdzieś epoki PlayStation 3 czy Xboxa 360, niedocenionych, bo niestety nie sprzedała się najlepiej, natomiast zdecydowanie warto się z nią zapoznać. Po więcej oczywiście odsyłam Was do mojej długiej recenzji, zresztą zamieściłem jeszcze oddzielny materiał, gdzie staram się trochę porozmawiać z Wami na temat interpretacji fabuły, bo można tam sporo rzeczy interpretować na swój własny sposób. Natomiast ciekawostka jest taka, że grę udało mi się wyrwać na platformie OLX za całe 15 zł plus 3 zł wysyłka. Swoją drogą, tutaj sporo tych pozycji, które oglądacie na swoim, będziecie oglądać na swoim ekranie, kupowałem właśnie w promocji na OLX-ie, bo w pewnym momencie platforma zaproponowała tego typu promocję, że wysyłka do paczkomatów została obniżona do 5 zł, później do 3 zł. Finalnie na sam koniec tej promocji nawet bodajże za złotówkę można było tego typu wysyłkę dostać, więc warto było sobie poszperać i podkupować część starszych gier. No i ja właśnie tak zrobiłem ze Spec Ops The Line. Moim zdaniem perła, niedoceniona perła sprzed około dekady. No i moim zdaniem warto się za nią rozejrzeć, bo domyślam się, że w przyszłości może cena mocno pójść w górę. Spec Ops The Line nie sprzedała się ta gra jakoś super rewelacyjnie, jak Wam wspominałem, więc fizyczne kopie na pewno będą chodzić kiedyś tam drogo. Oczywiście gra była też dostępna dosłownie za grosze w różnego rodzaju promocjach, Humble Bundle, bodajże była też w PlayStation Plusie kiedyś, natomiast moim zdaniem warto ją mieć w wersji pudełkowej, bo po prostu jest to na tyle tytuł jakościowy, że zdecydowanie na to zasługuje. Kolejną grą, którą będziecie oglądać na swoim ekranie, jest Moto Racer, jeszcze z epoki PlayStation 1. Gra oczywiście ukazała się swego czasu również na peceta, natomiast ja mam z nią jakieś tam wspomnienia, bo ogrywałem ją jeszcze w latach 90. Nie jest to może jakiś wielki mega hit, natomiast moim zdaniem są to niezłe arcade'owe wyścigi i dzięki temu właśnie dość dobrze przetrwały próbę czasu, to znaczy nawet odpalając je dzisiaj nie ma się wielkiego grymasu na twarzy, model jazdy jest cały czas niezły, przystępny, właśnie arcade'owy, ma bardzo niewiele wspólnego oczywiście z symulacją, natomiast moim zdaniem jeśli ktoś lubi arcade'owe wyścigi epoki lat 90. powinien również Motoracera mieć w swojej kolekcji. Ja do tej pory miałem dwójkę na PS1, no więc postanowiłem sobie odkupić również jedynkę, zapłaciłem za nią 29,99. No i kolejną grą, którą będziecie oglądać na ekranie, jest Area 51, czyli taki celowniczek właściwie. Gra, która swego czasu korzystała z pistoletów, które ukazywały się do PlayStation czy też do Saturna w latach 90. Natomiast tutaj pewnego rodzaju funkcjonalnością jest to, że można w ten tytuł grać również przy pomocy myszki do PS1. No i ja muszę przyznać, że chciałem sobie sprawdzić ten tytuł, jak on się w tej wersji prezentuje. No gra sama w sobie moim zdaniem jest bardzo średnia, to znaczy nie jest to jakiś tam wybitny tytuł. Na pewno mieliśmy dużo lepszych przedstawicieli gatunku, natomiast tylko nieliczni właśnie przedstawiciele mieli obsługę myszki. No i pod tym kątem dla tych, którzy obecnie korzystają już z nowoczesnych telewizorów, nie posiadają odbiorników typu CRT, czyli tych starych cegieł, to znaczy wielkich pudeł w formie telewizora, jak to niektórzy się śmieją po latach, no to warto sobie tego typu celowniczki odkupować, no bo przecież jeśli chcielibyście korzystać z tych starych pistoletów, to znaczy light gunów do PlayStation czy do Saturna, no to one współpracują jedynie z tymi starymi odbiornikami typu CRT. Natomiast na oczywiście na najnowszych OLEDach czy też LEDach, plazmach można oczywiście sobie pograć na myszce i też się nieźle pobawić. Ja za Area 51 zapłaciłem 27,99, no i był to tytuł w zestawie z Motoracerem. Kupowałem na Allegro, więc za przesyłkę nie zapłaciłem. Oczywiście mam tą opcję Smart, która jest tak promowana przez ten serwis. Kolejny tytuł to Runabout 2, czyli kontynuacja pierwszej części, w Europie zresztą, znanej pod nazwą Felony.
Jeśli oglądaliście kanał, to pewnie wiecie, że swego czasu prezentowałem wam również w jednej z edycji Kącików Kolekcjonera pierwszą część. Moim zdaniem również bardzo fajne, w sumie nie wiem, czy to można nazwać wyścigi, bardziej w jakimś sensie gra przygodowa, coś w rodzaju takiej namiastki bieżących odsłon GTA, chociaż może to za dużo powiedziane, natomiast sterujemy tam różnego rodzaju pojazdami, no i mamy wykonywać zadania. Moim zdaniem seria również bardzo fajna, niedoceniona i warto ją mieć, i jako że mamy tutaj do czynienia znowu z bardzo arcade'owym gameplayem, no to również i ten tytuł moim zdaniem nieźle przetrwał próbę czasu. Ja za niego zapłaciłem 29 zł, również na OLX-ie, tak jak pierwszą Spec Ops The Line, no i tutaj również 3 zł wyniosła mnie jeszcze wysyłka. Moim zdaniem warto kupować, bo w przyszłości na pewno tak tanio się tego tytułu wyrwać już nie będzie dawało. No i kolejna gra to Dishonored Definitive Edition, czyli gra, która swego czasu ukazywała się jeszcze w epoce Xboxa 360 oraz PlayStation 3, natomiast z czasem została wydana edycja definitywna, m.in. na Xboxa One. No i myślę, że warto wspomnieć o tym, że za pierwszym razem, jak już byliśmy po premierze, edycja ta była dość mocno krytykowana, bo tak naprawdę wielu recenzentów czy też graczy bardzo zdenerwował fakt, że właściwie no, usprawnienia można było policzyć na palcach jednej ręki. Gra dalej chodziła tylko w 30 klatkach na sekundę, no i dodatkowo no, nie widać było specjalnie usprawnień. Niektórzy się nawet śmiali, że była to po prostu wersja z Xboxa 360, która została wydana w pudełku do Xboxa One. No coś w tym było, natomiast no, teraz dzięki funkcji FPS Boost, którą w ostatnim czasie zaserwował nam Microsoft, można wybrane tytuły ogrywać właśnie w tej podwyższonej płynności. No ja muszę powiedzieć, że Dishonored to jest seria, która w dużym stopniu mnie ominęła. To znaczy grałem, ale tylko przez kilka godzin. Nigdy w te gry się jakoś mocno nie zagłębiałem, no i postanowiłem, że sobie odkupię pierwszą część właśnie od razu w tej edycji definitywnej. No i teraz dzięki tym 60 klatkom na sekundę, no ogrywa się ten tytuł bardzo przyjemnie, mimo tego, że oczywiście mechaniką czy też silnikiem graficznym ewidentnie tkwi on jeszcze w epoce Xboxa 360. Natomiast moim zdaniem warto go dodać do swojej kolekcji, no tym bardziej, że ja go znowu odkupiłem na OLX-ie za całe 20 zł plus 3 zł wysyłka. No i kolejna gra to Prey, moim zdaniem świetny tytuł, jeden z lepszych tytułów właściwie w ostatnich latach moim zdaniem na konsolach PlayStation 4 czy Xboxie One. Ja swego czasu pokazywałem wam, że mam w swojej kolekcji wersję na PlayStation 4, natomiast postanowiłem sobie dodać wersję na Xboxa One, oczywiście znowu dzięki temu, że Microsoft wprowadził ten tytuł jako możliwy do odpalania w 60 klatkach dzięki funkcji FPS Boost. No i moim zdaniem Prey sam sobie był świetny, natomiast możliwość ogrania go na konsoli w tych 60 FPS-ach przeważyła, no i postanowiłem, że sobie odkupię jeszcze ten tytuł również w wersji na Xboxa One. Za niego zapłaciłem 30 zł plus 5 zł wysyłka. No i jeszcze jedna pozycja, która skorzystała na FPS Boost, to Far Cry 4. No moim zdaniem bardzo fajna część, przez niektórych krytykowana, natomiast ja muszę przyznać, że zarówno trójkę, jak i czwórkę wspominałem bardzo dobrze. Jak zacząłem ogrywać tą czwórkę, którą właśnie sobie teraz odkupiłem, oczywiście w 60 klatkach dzięki FPS Boost, no to muszę powiedzieć, że ponownie mnie tak wciągnęła, że całą grę przeszedłem jednym ciągiem. No było to już kilka ładnych tygodni temu, natomiast moim zdaniem zdecydowanie warto ją sobie odświeżyć, jeśli jesteście fanami serii, a ja za fana serii Far Cry się w jakimś sensie uważam, chociaż z drugiej strony, no muszę przyznać, że na przykład dla mnie piątka i ta odsłona dodatkowa typu New Dawn, no była moim zdaniem w jakimś sensie rozczarowaniem, to znaczy mi te gry niespecjalnie przypadły do gustu. Dużo się zmieniło pod kątem mechaniki, no oczywiście w jakimś sensie zostało to mocno usprawnione, poszło to w kierunku graczy, natomiast z realizmem nie ma to wiele wspólnego, no oczywiście trudno w ogóle mówić, że Far Cry ma coś wspólnego z realizmem na dłuższą metę, natomiast mi zdecydowanie bardziej przypadał do gustu właśnie gameplay z trójki, no a czwórka była pewnego rodzaju powieleniem, tyle że w bardziej nowoczesnej oprawie. No i ja muszę przyznać, że bardzo mi się przyjemnie grało jeszcze raz ogrywając czwórkę. Ukończyłem ją w całości, wszystkie wieże zaliczyłem, no i muszę przyznać, że bawiłem się naprawdę, naprawdę nieźle. W ogóle chodzi mi po głowie jeszcze taki materiał, być może go wam w końcu dostarczę. Mianowicie, jakie gry z Xboxa One warto sobie odpalić właśnie na Xboxie serii X, zwłaszcza
zwłaszcza w tym roku jest to ciekawa rzecz, no bo wiadomo, że nowych, typowo next-genowych tytułów mamy jak na lekarstwo, więc warto sobie odświeżać starsze tytuły, no i być może Wam dostarczę tego typu materiał w najbliższych tygodniach, natomiast nie chcę zapeszać, bo już kilka razy Wam coś obiecywałem, a później nie udawało mi się tego ostatecznie dowieść, także coś takiego mam w planach, zobaczymy, czy to się uda. Kolejną grą, którą oglądacie, jest Forza Horizon 2. Aha, jeszcze należy Wam się informacja, że za Far Cry 4 zapłaciłem 25 zł na OLX-ie plus 5 zł wysyłka, a Forza Horizon 2, którą już możecie oglądać, z której gameplay możecie oglądać na swoim ekranie, no to dla mnie jest pewnego rodzaju odkupienie po prostu fizycznej wersji, bo miałem tę grę w wersji cyfrowej, dostałem ją jeszcze kiedyś do recenzji, jak pisałem recenzję na stronie onlygames.pl, wtedy zamieszczałem recenzję w formie pisanej. Od Microsoftu dostałem wersję cyfrową, żeby móc ją ograć, nawet było to przed premierą. Natomiast ja, jak wiecie, jestem fanem fizycznych kopii, no i postanowiłem, że sobie odkupię również fizyczną wersję, tym bardziej, że ponownie na OLX-ie była za grosze, bo 20 zł plus 3 zł wysyłka, no to moim zdaniem prawie jak za darmo. Oczywiście szkoda, że Forza Horizon 2 jeszcze nie dostała takiego usprawnienia, żeby mogła chodzić w 60 klatkach, być może Microsoft w przyszłości się na to zdecyduje, za co byłbym mu osobiście bardzo wdzięczny, chociaż jeszcze bardziej tak naprawdę czekam na trójkę, to znaczy Forza Horizon 3, bo jak dla mnie to jest moja ulubiona część serii, też ją swoją drogą niedawno odświeżałem i również bardzo, bardzo dużo wyścigów tam ponownie zaliczałem. Natomiast dwójkę również myślę, że warto mieć w swojej kolekcji. Cała seria trzyma bardzo, bardzo wysoki poziom i trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić, jeśli jest się fanem arcade'owych wyścigów. No, ja zdecydowanie polecam. Natomiast na koniec pokażę Wam jeszcze Hitmana 2, również w wersji na Xbox One. No i jest to kolejny tytuł, który można ogrywać w wyższej jakości, w nieco wyższej jakości na Xboxie Serii X. No, co prawda pokazywałem Wam już jedynkę swego czasu w jednej z poprzednich edycji Graj Tanio. No i muszę przyznać, że dwójka jest tak naprawdę pewnego rodzaju mission packiem. To znaczy, no nie jest to jakiś tam zupełnie usprawniony tytuł. Raczej mamy do czynienia po prostu z nowymi misjami w już znanym schemacie. Natomiast no muszę przyznać, że cała seria jest na tyle dobra. Ja tak naprawdę zacząłem ją odkrywać dopiero niedawno, bo pominąłem Hitmana, pierwszą i drugą część, no i niedawno się ukazała trójka, w którą jeszcze nie grałem, natomiast zarówno pierwszą, jak i drugą część swego czasu pominąłem, była oczywiście odłożona na później, jak to zwykle bywa, no i tak sobie czekała na swoją kolej, aż będzie mi się chciało ją odkupić i ograć, natomiast jak już zacząłem grać, no muszę przyznać, że ludzie z IO Interactive no dostarczyli no mega świetną grę skradankową, no i dla fanów gatunku jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. No Hitman 2 oczywiście dostarczył więcej tego samego, natomiast misje ponownie są moim zdaniem świetne, wybrane z nich wręcz rewelacyjne, co prawda jeszcze wszystkich nie zaliczyłem, natomiast no zdecydowanie kolejny raz jest to tytuł godny polecenia. No ja tutaj za Hitmana 2 zapłaciłem 45 zł plus 3 zł wysyłka znowu za pośrednictwem OLX-a, więc jak widzicie sporo odkupowałem sobie korzystając z którejś z promocji właśnie na tamtej platformie z niskimi kosztami wysyłki. No i to by było na tyle w tej części Graj Tanio. Oczywiście jak zwykle zachęcam Was do komentowania. Jeśli graliście w któreś z wymienionych tytułów, dajcie znać, jak je wspominacie. Natomiast tyle ode mnie tym razem. Dzięki za uwagę. No i ja się już powoli zabieram do tworzenia kolejnego materiału, bo mam tak naprawdę już kolejne gry, które w ostatnim czasie odkupowałem i czekają na swoją kolej, żeby omówić je kolejny raz w kąciku kolekcjonera. Także dzięki jeszcze raz. No i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się.